Kenzie specjalizuje się w ręcznej produkcji kiltów we wzory złożone z niebieskich i zielonych kwadratów. Stosunek liczby kwadratów niebieskich do zielonych pokazany jest na poniższym rysunku. Poniższa tabela pokazuje liczbę niebieskich i zielonych kwadratów na dwóch wzorach kiltów, które Kenzie właśnie zaprojektował. Na podstawie pokazanego powyżej stosunku, uzupełnij puste miejsca w tabeli. Chciałbym, żebyście zatrzymali teraz to wideo i spróbowali obliczyć to samodzielnie. No to w takim razie. Obliczmy na początek stosunek liczby niebieskich kwadratów do liczby zielonych. Na każde 3 niebieskie kwadraty mamy, albo raczej Kenzi ma 1, 2, 3, 4, 5 kwadratów zielonych. I w takim razie, jeżeli kilt A ma we wzorze 21 kwadratów niebieskich, to ile musi mieć kwadratów zielonych? Żeby z trzech przemieścić się do 21, musimy pomnożyć razy 7. W takim razie 5 również musimy pomnożyć razy 7 i otrzymamy 5 razy 7, czyli 35. O ile mnożymy obydwie strony przez tę samą liczbę, albo dzielimy przez tę samą liczbę, otrzymujemy w wyniku takiej operacji stosunek równoważny. I dlatego 21 do 35 to to samo co 3 do 5. Dalej w tabeli mamy sytuację taką, że zamiast liczby kwadratów niebieskich mamy daną liczbę kwadratów zielonych, jest ich 20. Jak uzyskać 20 z 5 poprzez mnożenie lub dzielenie. Wystarczy pomnożyć razy 4. Jeżeli liczbę kwadratów zielonych mnożymy razy 4, to to samo musimy wykonać w odniesieniu do liczby kwadratów niebieskich. 3 razy 4 to 12. 12 kwadratów niebieskich na każde 20 kwadratów zielonych to ten sam stosunek, co 3 kwadraty niebieskie na każde 5 kwadratów zielonych. Zróbmy inny przykład. Poniższy rysunek przedstawia liczbę miarek niebieskiej i czerwonej farby. W mieszaninie, jaki jest stosunek ilości niebieskiej farby do czerwonej farby w tej mieszaninie? Spróbujcie najpierw sami. Ok. Sprawdźmy najpierw, ile tych miarek jest dla każdego z kolorów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 miarek niebieskiej farby. Na każde 1, 2, 3, 4, 5, 6 miarek farby czerwonej. No i w sumie. Mamy odpowiedź. Tak, zgodnie z prawdą, możemy przedstawić wynik. 10 miarek niebieskiej farby na każde 6 miarek czerwonej. Ale można inaczej, bo to nie jest optymalne przedstawienie wyniku. Te liczby mogłyby być mniejsze. Najczęściej stosunki podaje się w jak najbardziej uproszczonej formie. Obydwie te liczby możemy podzielić przez 2. Jeżeli podzielimy 10 przez 2, otrzymamy 5, a jeżeli podzielimy 6 przez 2, to otrzymamy 3. I możemy powiedzieć, że na tym wykresie na każde pięć niebieskich prostokątów przypadają trzy prostokąty czerwone. Tyle nam mówi ten wykres, nazywany czasem wykresem paskowym albo wstęgowym, albo że na każde pięć miarek farby niebieskiej przypadają trzy miarki farby czerwonej. I to też widać na tym wykresie. Możemy sobie to zaznaczyć, tu mamy trzy prostokąty czerwone, tu mamy pięć niebieskich i dalej widzimy identyczną zależność. Następne trzy czerwone i pięć niebieskich. Jeszcze jeden przykład. Luna i Gina rzucają magiczne zaklęcia. Stosunek liczby zaklęć rzucanych przez Lunę do liczby zaklęć rzucanych przez Ginę przedstawiony jest na poniższym wykresie wstęgowym. Wszystko jasne. Na podstawie wykresu podaj liczbę zaklęć rzucanych przez Ginę, jeżeli Luna rzuciła 20 zaklęć. Zatrzymajcie jeszcze raz i spróbujcie sami. No to sprawdźmy, jaki jest ten stosunek. Na każde 1 2 3 4 zaklęcia rzucone przez Lunę Dżina rzuca 1, 2, 3, 4, 5 zaklęć, czyli stosunek liczby zaklęć wynosi 4 do 5. Jeżeli teraz luna rzuca 20 zaklęć, to żeby przejść od 4 do 20, musimy liczbę zaklęć pomnożyć razy 5. I to samo zrobimy z liczbą zaklęć rzucanych przez dżinę, też pomnożymy razy 5 i otrzymamy 25. Czyli 4 zaklęcia rzucone przez Lunę na każde 5 zaklęć rzuconych przez Ginę to to samo co 20 zaklęć Luny na każde 25 zaklęć Giny. I pytanie, liczba zaklęć rzuconych przez Ginę, jeżeli Luna rzuciła 20. Gina rzuciła 25 zaklęć. I gotowe.